Hej, kochani, mam nadzieję, że teraz uda mi się w końcu nagrać, bo po prostu jakieś mam dzisiaj też problemy techniczne. Pamięć mi dzisiaj świruje. Raz mogę nagrać więcej, raz nie mogę nic nagrać i po prostu ucina mi w połowie filmu. No ale mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze. Dobra, więc po raz kolejny, słuchajcie, witam Was na kanale Poznajmy Pana. To jest nasz ósmy film. Z wyzwania 100 filmów w 100 dni. I dzisiaj chciałam powiedzieć Wam krótko o modlitwie, bo zadajecie mi pytania o modlitwę. Już wcześniej padły takie pytania, kiedy dokładnie znajduję czas na modlitwę, jaką mam metodę codziennego studiowania Biblii, czy od deski do deski, czy czytania z dnia, jakie były moje początki, co mi pomogło, z czego korzystam. Więc też pytaliście mnie właśnie, czy tam jak odbierzecie dzieci z przedszkola, tak, to czy wtedy możecie się modlić, czy tam jak zawieziecie, tak? Bo chodziło o to, że z samego rana czasem niektórzy z Was nie mają czasu się pomodlić. Powiem Wam, że uważam, że nie ma takich ostrych reguł, to znaczy nie powiem Wam dokładnie, o której godzinie macie się modlić, czy ile dokładnie czasu macie spędzić na modlitwie, bo nie to uważam jest sednem modlitwy. Oczywiście, jeżeli chce się w czymś być dobrym, no to musimy na to poświęcić czas. Musimy mieć do tego serce i no tego się nie da obejść, tej zasady. Natomiast ja czytam Biblię tak od 4 lat mniej więcej i też staram się codziennie modlić. Walczę bardzo o tę modlitwę osobistą, bo widzę, że ona jest dla mnie taka no naprawdę najważniejsza. To jest jak źródło wody po prostu. Kiedy człowiek jest do niego podłączony, to jest jak to drzewo, które puszcza korzenie ku strumieniowi i nawet w czasie suszy nie boi się, ponieważ zawsze wydaje owoce, zawsze ma zielone liście. Natomiast no niestety ludzie, którzy nie ufają Bogu, jeżeli zaniedbujemy też tę modlitwę, tak? I nie trwamy w Jezusie, no to po prostu tracimy to życie, stajemy się tacy susi? Ogólnie jest sucho. Jest sucho, brakuje życia. I to, czego nauczyłam się w sumie w swoim życiu krótkim, ale też miałam różne rodzaje prac i takie na dyżury i te na siódemki i studiowałam jeszcze i czasem było bardzo intensywnie, to mam jakby tak mam wrażenie, że najważniejsze w modlitwie to jest regularność i spotkanie z Panem. Nawet jeżeli masz mało czasu na modlitwę, nawet jeżeli możesz poświęcić 5 minut rano, tak, to po prostu poświęć je. Bądź regularny w tym i też stawaj przed Panem rzeczywiście. Niech to będzie czas przede wszystkim na takie poświęcone na spotkanie z Panem, na słuchanie Pana, na to, żeby wiecie, tak uklęknąć przed Nim i oddać Mu ten dzień, bo ja nawet jeżeli mam, czasami potem dopiero mogę się pomodlić dłużej, a rano na przykład, nie wiem, też czasem prześpię za długo, coś tam się stanie, nie dam rady wstać, albo coś tam się potoczy niezgodnie z moim planem i rano po prostu nie mam tego czasu tyle na modlitwę, to staram się chociaż parę minut po prostu uklęknąć, oddać Bogu ten dzień. Jeżeli mam jeszcze chwilę czasu, to staram się posłuchać też, czy Pan mi coś mówi. Ale wiadomo, jak jest taki stres, to też ciężko tak się rozluźnić i ciężko czasami zatrzymać te myśli. Staram się wtedy chociaż ten jeden fragment z Biblii na przykład przeczytać, żeby jakoś go nosić ze sobą cały dzień. Bo w ogóle mam też taką zasadę, że ogólnie jeżeli chodzi o modlitwę, staram się mieć takie dwa okresy w ciągu dnia, kiedy się modlę. Modlitwa poranna to jest dla mnie taki najważniejszy czas, kiedy staram się, żeby to było przynajmniej te 25 minut i wtedy mam takie parę minut na kontemplację, czyli takie słuchanie tego, co Pan mówi do mnie, albo takie trwanie, bo czasami też nic nie mówi, żaden jakiś fragment czy słowo nie pojawia się w moim sercu. Staram się wtedy też dziękować, prosić, czy jakoś tak wzywać Ducha Świętego do tego dnia i uwielbić Pana tak też krótko i właśnie usiąść do takiego Słowa Bożego, ale do takiego krótszego fragmentu, tak żeby je tak przetrawić, żeby się w nim pomodlić i żeby też z tego fragmentu wyciągnąć jakieś takie zadanie na dany dzień, żeby rzeczywiście to Słowo Boże wcielać w życie. I też staram się codziennie wieczorem oceniać, czy rzeczywiście to Słowo Boże udało mi się wcielić w życie, czy to zadanie moje było dość konkretne, żeby rzeczywiście móc na koniec dnia powiedzieć,
udało mi się, czy rzeczywiście na przykład zapomniałam gdzieś o tym i to Słowo Boże no niestety gdzieś tam zostało przesunięte przez inne rzeczy, a może po prostu to zadanie, które postanowiłam zrobić rano, nie było dość konkretne, żeby to ocenić, bo bardzo Wam polecam to takie zadanie, żeby rzeczywiście codziennie sobie wyznaczać jakieś takie wyzwanie, jakieś takie postanowienie, żeby to Słowo Boże wcielić w życie, no bo to muszą być konkretne takie rzeczy, żeby móc to też ocenić, tak? Nie wystarczy sobie postanowić, będę lepszy, będę mniej narzekać, tylko na przykład warto sobie postanowić, że w ogóle nie będę narzekać, tak? I no, i wtedy można to ocenić. Dobra, ale jeszcze tym, to co mówiłam właśnie, to jest ta poranna modlitwa, ale też staram się też po południu znaleźć taki czas na konkretnie na czytanie i poznawanie Słowa Bożego. I to jest taki najbardziej produktywny czas, jeżeli chodzi o czytanie Biblii też, bo w takim sensie, że to jest takie już bardziej nastawione na poznawanie tego Słowa, ale wtedy też korzystam ze wszelkich naklejek, jakichś tam karteczek, karteluszek, mazaków, flamastrów, podkreślaczy, komentarzy, też z internetu. I staram się mieć taki plan czytania Biblii, tak żeby w ciągu roku na przykład przeczytać całą Biblię. I wtedy też wiem konkretnie, wypisuję sobie, ile na przykład w danym miesiącu muszę tych rozdziałów przeczytać i staram się tak też te księgi poznawać. No ale oczywiście też są takie dni, kiedy po prostu tego czasu jest mniej i wtedy staram się chociaż po prostu posłuchać gdzieś tam na audiobooku tych listów, czy tam jakichś ksiąg. Też fajnie mi się to sprawdza. Jeżeli chodzi o modlitwę, to w ogóle mam wrażenie, że taką najważniejszą rzeczą, żeby dla mnie, żeby ta modlitwa była produktywna, żebyśmy rzeczywiście cieszyli się z tego, że spotykamy się z Panem, żeby to był taki czas, na który czekamy, taki czas, którego nie opuszczamy, ale wręcz tęsknimy do Niego, bo myślę, że to sprawia, że nam po prostu naprawdę dużo łatwiej być chrześcijanami, kiedy nie musimy jakoś z wielkim wysiłkiem siadać do tej modlitwy, ale kiedy całe nasze serce, cała nasza istota tęskni za Panem, tak jak Dawid właśnie mówi, że całe moje ciało tęskni za Tobą i duszę. Że wtedy rzeczywiście no, to wszystko się samo nakręca i to czytanie Biblii i ta modlitwa codzienna to jest super sprawa, ale widzę też, że ważne jest w tym wszystkim właśnie wkręcenie swojego serca. I ogólnie to już jest więcej rzeczy się na to składa, czyli w ciągu dnia staram się pielęgnować to wszystko, co zachęca mnie do czytania Biblii, to wszystko, co zachęca mnie do rozważania takich Bożych prawd i do modlitwy, natomiast staram się rezygnować z tego, co mnie zniechęca do czytania Biblii i co gasi mój zapał. Więc widzicie, to nie jest taka prosta sprawa, że sobie człowiek wyznaczy czas, wydzieli ten czas dla Boga i tyle, ale to naprawdę to jest kwestia tak naprawdę całego życia i to, co mnie zachęca, to sobie wypisałam, czyli właśnie taki plan modlitwy porannej, czyli na przykład 5 minut tam, czy parę minut kontemplacji, potem tam parę minut uwielbienia, wezwania Ducha Świętego i na przykład rozważania Słowa Bożego, plus na koniec jakieś zadanie do zrobienia. Też taki plan czytania Biblii, na przykład na cały rok, czy na pół roku. To też jest super właśnie, jeszcze jak fajnie, jak można to sobie odhaczać. Wszystko to też jest takie inspirujące, motywujące. Jakieś ładne notesiki takie, też Wam bardzo polecam. Czy przyklejanie cytatów na ścianach, to też jest super. To, co mi pomaga, to też oglądanie i słuchanie ludzi, którzy świetnie znają Pismo, też lepiej ode mnie, którzy mnie inspirują, słuchanie właśnie świadectw, jeżdżenie na jakieś takie dobre rekolekcje też raz w roku, to też jest takie inspirujące, bo tam też można dużo ludzi takich spotkać. Uczestnictwo we wspólnocie, rozmowa z braćmi, siostrami takimi wierzącymi. Czasem mamy w rodzinie takie osoby, które też czytają Biblię i z którymi możemy porozmawiać, prawda, o jakichś tam tematach, które przeżywamy w związku z czytaniem Biblii. No a czasami nie mamy i też warto szukać takich osób, z którymi możemy o tym porozmawiać, nie tylko ponarzekać, tak jak to czasami też bywa, ale nie, właśnie ten czas
z ludźmi, którzy, z wierzącymi ludźmi, tak? Którzy też kochają Chrystusa, właśnie też spędzać na rozmawianiu o Słowie Bożym, o tych prawdach Bożych, o księgach konkretnych, o tym, co nas fascynuje w tym. To jest super, to bardzo też inspiruje. No i książki duchowe, w ogóle lektura duchowa to jest coś, co mój mąż bardzo też mi polecał zawsze i rzeczywiście też widzę, jak to wpływa na to rzeczywiście, że zapalam się do tego czytania Biblii. Bardziej, bardzo lubię takie osoby jak David Wilkerson i jego książki właśnie, czy Paul Washer, którego też można znaleźć na YouTubie. Oni są tacy dość radykalni też w tym i to też jest dla mnie akurat inspirujące. Watchman Nee, Witness Lee, to też są takie tacy chrześcijańscy autorzy, jeden z nich już jest męczennikiem. Też świetne książki mają, właśnie mają bardzo fajne takie malutkie książeczki, ja je nazywam książeczkami do toalety, ponieważ je się czyta dosłownie parę minut i nawet jak nie ma czasu za bardzo na lekturę duchową, jakąś taką długą, to można je zabrać na tę chwilę do toalety i trochę podbudować ducha. Więc to też Wam polecam. No i też powiem Wam, że na początku, kiedy jeszcze za bardzo nic nie jarzyłam z Biblii, w sensie ze Starego Testamentu, to bardzo mi też pomogła fikcja chrześcijańska, tak. Pomogła mi się wkręcić, zwłaszcza książki Austin Lynn się pisze. I rzeczywiście ona napisała chyba 5 książek dotyczących dynastii właśnie królów judzkich. Też napisała jakieś 3 książki o powrocie z Babilonu do Jerozolimy, właśnie narodu izraelskiego. Tam oczywiście te postacie są fikcyjne, ale rzeczywiście dużo rzeczy bardzo zawarła ze Słowa Bożego i to też pomogło mi się tak wkręcić. No i to, co bardzo uważam też pomaga, jest zachęcające do takiego produktywnego spędzania czasu z Biblią, to jest dzielenie się Słowem z innymi. Czyli jeżeli rzeczywiście, na przykład jeżeli macie wspólnotę, to Was zachęcam do tego, żeby przygotowywać katechezy, żeby różne osoby przygotowywały te katechezy, bo u nas to właśnie tak się zmieniło we wspólnocie, że zostaliśmy tak poruszeni przez Ducha Bożego, żeby każdy z nas dzielił się Słowem Bożym i ja przygotowałam swoją pierwszą w życiu katechezę i to było coś niesamowitego. W sensie to był okropny stres i w ogóle ta katecheza, wiecie, wyszła no tak jak pierwsza katecheza w życiu. Było za dużo tego materiału i jedna z moich sióstr kochanych w Chrystusie powiedziała, że po prostu mózg jej spuchł. Taki był nawał tej wiedzy, ale To było niesamowite, jak zobaczyłam, jak zupełnie inaczej zaczęłam czytać fragmenty z Biblii, kiedy wiedziałam, że muszę to komuś przekazać. To już nie było takie, czytam sobie i tam jak czegoś nie zrozumiem, no to mniejsza. Ale tu musiałam, wiecie, zrozumieć i to tak jeszcze, żeby komuś przekazać, więc to też jest super. Polecam Wam właśnie jakieś takie postanowienie, żeby na przykład pisać posty nawet na Facebooku, czy nagrywać filmiki na YouTubie. Też można zrobić takie wyzwanie 100 filmów, 100 dni. Ale też zachęcam Was do rozmów ogólnie z ludźmi. To wszystko bardzo inspiruje do tego, żeby to Słowo Boże poznawać i żeby być w tym coraz lepszym. Też, żeby mieć bliższą relację z Panem, kiedy widzimy też, jak to działa, że to wpływa na to, że te rozmowy nasze są naprawdę takie poruszające i że to też wpływa na innych ludzi. To jest super. Naprawdę chwała Panu za to. No, trzeba być z Panem po prostu, żeby być też takim użytecznym narzędziem, no to no bez modlitwy to nie wyjdzie też. I też właśnie ważne jest, poza tym, żeby pielęgnować to, co nas zachęca do czytania Biblii, bycia z Panem, do tej modlitwy, to też trzeba z drugiej strony rezygnować z tego, co nas zniechęca. I nawet Watchman Nee, ten właśnie chrześcijański, ten chiński męczennik, to on mówi, że światem jest wszystko, co nas zniechęca do czytania Biblii i że tego wszystkiego powinniśmy się wyrzec. I powiem Wam, że no, zauważyłam dobre owoce naprawdę tego, kiedy zaczęłam rezygnować z takich rzeczy jak filmy, jak książki romantyczne czy jakieś fikcyjne, jak takie scrollowanie właśnie internetów, jak zakupy też internetowe, przeglądanie różnych rzeczy. Powiem Wam, że to było dla mnie bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli chodzi o fikcję i książki, i filmy. To była taka, no to był mój konik zdecydowanie, ale
naprawdę widzę tego niesamowicie dobre owoce i pozwoliłam po prostu Bogu, żeby mnie przekonał, że tego nie potrzebuję. I zaczęłam robić takie, wiecie, proste posty, po prostu post od tych rzeczy nawet na parę dni, na tydzień i patrzyłam po prostu na owoce tego, czy łatwiej mi się modlić i ogólnie byłam naprawdę w szoku, jak w tych okresach moja taka miłość, zapał do czytania Biblii naprawdę rosła niesamowicie, a potem kiedy wracałam do tych rozrywek, to już czułam, że już mi ciężko usiąść do tej modlitwy, ciężko mi usiąść do czytania Biblii i powiem wam, że im bardziej to trwało, tym bardziej jakby łatwiej mi było rozstać się z tymi rzeczami i obecnie już naprawdę no bardzo zmienił się ten mój sposób przeżywania wolnego czasu i mam dużo więcej takiego pokoju i naprawdę czerpię radość z tego, że nie jestem taka rozerwana, że raz mi się chce, raz mi się nie chce, tylko rzeczywiście staram się robić wszystko, żeby mi się chciało i to naprawdę ułatwia, kiedy pielęgnuję te rzeczy, które sprawiają, że mi się chce, że to przychodzi tak, że naprawdę ciągnie mnie do czytania Biblii, a właśnie już nie siedzę w tych rzeczach, które mnie zniechęcają do tego i sprawiają, że to jest dla mnie trudne. No. Więc słuchajcie, to tyle o modlitwie. Regularność, spotkanie z Panem to dwie najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać. I no. No i tyle, kochani. Do jutra. Widzimy się jutro i zadbajmy o tę modlitwę. Zadbajmy o ten dostęp do źródła, bo od tego bierze się każda dobra zmiana w naszym życiu. No. Buziaki.